Witajcie. W ciągu 21 lat przywódca mongolski Chinggis Khan podbił obszar o powierzchni blisko 31 milionów kilometrów kwadratowych. To więcej niż jakikolwiek inny przywódca w historii. Przez wieki imię Chinggis Khana stało się symbolem bezlitosnego i okrutnego zdobywcy, który pokonał wielu wrogów i wręcz pozbył się wielu narodów z powierzchni ziemi. Jak więc władca na wpół dzikich plemion zdołał zbudować największe kontynentalne imperium na świecie? Człowiek, który stał się wielkim hanem Mongołów, urodził się nad brzegiem rzeki Onon w Mongolii około 1162 roku i początkowo nazywano go Temujinem, co oznaczało z żelaza lub kowala. Według legendy przyszedł na świat ze skrzepem krwi w prawej dłoni. Nie udało się ustalić, czy to prawda, ale to właśnie dziecko stało się jednym z najbardziej okrutnych i krwawych zdobywców w historii ludzkości. Od najmłodszych lat Temujin doświadczał wszelkich trudności życia na mongolskim stepie. Gdy miał 9 lat, ojciec Yesugei doprowadził do jego ślubu z Borte, 10-letnią dziewczynką z zamożnej rodziny. Pozostawił syna w rodzinie panny młodej do osiągnięcia pełnoletności, aby młodzi lepiej się poznali, a sam wrócił do domu. Według tajnej historii Mongołów, w drodze ojciec Temujina trafił do obozu Tatarów, gdzie go otruto. Nowa głowa klanu, Targutaj, wypędził całą rodzinę z domów wraz z należącym do niej bydłem. Przez kilka lat dwie wdowy po ojcu Temujina wraz z dziećmi, szóstką chłopców i jedną dziewczynką, żyli w zupełnej biedzie, błąkając się po stepach, żywiąc korzeniami, dziczyzną czy rybami. Latem bardzo oszczędzali, robiąc już zapasy na zimę. Targutaj, daleki krewny Temujina, który ogłosił się władcą ziem niegdyś zajmowanych przez Yesugeja, obawiając się rywalizacji z rosnącym rywalem, zaczął prześladować Temujina. Pewnego razu uzbrojony oddział zaatakował obóz rodziny Yesugeja. Temujinowi niemal udało się uciec, ale ostatecznie go złapano i wzięto do niewoli. Zakuto go w dyby, jednak on znalazł sposób, by się wymknąć i schować w małym jeziorze. Wszedł do wody razem z dybami, tak że wystawał mu tylko nos. Konkurencyjny klan porwał zresztą nie tylko jego, ale i ciężarną żonę przyszłego zdobywcy Borte. Pomimo tych wszystkich trudności, Temujin z czasem stał się potężnym wojownikiem i przywódcą. Dzięki wsparciu Togrula Hana, przyjaciela jego ojca, możliwości Temujina zaczęły stopniowo rosnąć. Zaczęli przyłączać się do niego nukerzy, napadał z nimi na sąsiadów, pomnażając swój majątek i stada. Różnił się jednak od innych zdobywców tym, że podczas bitew starał się utrzymać przy życiu jak najwięcej ludzi, aby przekonać ich do służby dla niego. Z elastycznym umysłem, silną wolą, swoim okrucieństwem i dyskrecją zebrał wokół siebie grupę oddanych towarzyszy. Sam rozprawił się z wrogami i zaczął zawierać sojusze z przywódcami głównych plemion. Do 1206 roku zakończył zjednoczenie pod swoimi rządami ludów stepowych i rozpoczął podboje. To wtedy Chinggis Khan powiedział: „Wszędzie mamy wrogów, od zachodu po wschód”. Wiosną 1206 roku u źródła rzeki Onon na Radzie Mongolskich Hanów Kurultaj Temujina ogłoszono wielkim hanem wszystkich plemion i nadano mu tytuł Kagana oraz imię Chinggis. Mongolia przeszła przekształcenie. Rozproszone i walczące ze sobą plemiona koczownicze Mongołów zjednoczyły się w jedno państwo. Weszło też w życie nowe prawo – Jasa Chinggis Khana. W Jasie główne miejsce zajmowały przepisy o wzajemnej pomocy w boju i zakazie oszukiwania kompanów. Chinggis Khan podzielił całą populację na dziesiątki, setki, tysiące i tumeny, liczące po 10 tysięcy wojowników. Wymieszał w ten sposób plemiona oraz klany, mianując dowódcami żołnierzy spośród bliskich współpracowników i nukerów. Wszyscy dorośli i zdrowi mężczyźni byli uważani za wojowników, którzy w czasie pokoju prowadzili swoje domy, a za broń chwytali w czasie wojny. W ten sposób siły zbrojne Chinggis Khana liczyły około 95 tysięcy żołnierzy. Do wielkiego podboju potrzebna była nie tylko duża, ale także dobrze zorganizowana armia. Surowa ziemia Mongołów, uboga w żywność, z ciągłymi wojnami wszystkich ze wszystkimi, hartowała Mongołów i wychowała naród urodzonych wojowników. Organizacja armii mongolskiej pozostawiła jednak wiele do życzenia, a Chinggis Khan musiał podjąć wiele wysiłków, aby to zmienić. Specjalnie dla swoich dowódców opracował zasady prowadzenia wojny i organizacji służby wojskowej. Rzeczywiście, zalecenia te były ściśle respektowane. Przede wszystkim skupiano się na prowadzeniu wywiadu dalekiego i bliskiego, zaskoczeniu wroga atakiem, choćby był on silniejszy.
Chinggis Khan zawsze starał się podzielić armię wroga, aby później niszczyć ją w częściach. Dzięki jego zasadom dowódcy mongolscy zaczęli szeroko i umiejętnie stosować zasadzki oraz pułapki, wabiąc w nie wroga, a na polu bitwy umiejętnie manewrowali dużymi oddziałami kawalerii. Wielkość talentu przywódczego Chinggis Khana polegała również na tym, że był on w stanie szybko zmienić taktykę w zależności od okoliczności. Gdy jego wojska zaczęły zderzać się z mocnymi fortyfikacjami podczas oblężenia, zaczął używać wszelkiego rodzaju machin miotających. Wożono je za wojskiem rozmontowane, a montowano bezpośrednio przed oblężeniem. Trzeba tutaj pamiętać, że wśród Mongołów nie było mechaników, a Chinggis Khan przywiózł ich z innych krajów lub po prostu schwytał. Rozprawiając się z pokonanym wrogiem, pozostawiał przy życiu rzemieślników i innych specjalistów, którzy choć stawali się niewolnikami, byli przetrzymywani w dobrych warunkach. Z ich pomocą Mongołowie uruchomili produkcję narzędzi do miotania kamieni czy wyrzucania naczyń z prochem lub łatwopalnym płynem. Wielki Khan cenił utalentowanych ludzi i promował swoich oficerów w oparciu o ich umiejętności oraz doświadczenie, a nie pochodzenie czy osobiste sympatie i antypatie. Słynny tego przykład miał miejsce podczas bitwy w 1201 roku, kiedy strzała trafiła konia Chinggis Khana, zabijając zwierzę. Sam Wielki Khan został przygnieciony przez ciało konia i przeżył dosłownie cudem. Pod koniec bitwy, w której armia Chinggis Khana ostatecznie odniosła zwycięstwo, dowódca kazał ustawić więźniów przed nim i zażądał wyzwania, kto wystrzelił śmiertelną dla konia strzałę. Jeden z żołnierzy odważnie wystąpił naprzód i oświadczył, że on to zrobił. Chinggis Khan docenił odwagę łucznika i uczynił go oficerem swojej armii. Później wojownikowi nadał przydomek Jebe, czy też strzała, na cześć ich pierwszego spotkania na polu bitwy. Po zdobyciu władzy nad koczowniczymi plemionami Mongolii i ustanowieniu procesu zarządzania, Chinggis Khan zaczął aktywnie poszerzać swoją strefę wpływów. Na północy nałożył podatki na większość ludów Syberii, do których tylko udało mu się dotrzeć. Na czele prawie 100-tysięcznej armii najechał i podbił północne Chiny, od których jako mądry władca przejął wiele. Na przykład niektóre rodzaje broni, inżynierów wojskowych, lekarzy czy panditów, specjalistów nauk teoretycznych. Pod naporem Chinggis Khana upadły państwa Azji Środkowej, Khanat Kara Kitajów czy starożytne, potężne państwo Choryzm. Po zdobyciu tego ostatniego Chinggis Khan wysłał wojska dalej na zachód. Mongołowie przeszli przez Iran, doprowadzili ludy Kaukazu do posłuszeństwa i ruszyli na północ, pokonując kolejnego silnego rywala – plemiona połowców. W 1223 roku doszło do pierwszego starcia Mongołów z wojskami Rusi Kijowskiej. Nad rzeką Kałką, która znajduje się na terytorium współczesnej Ukrainy w obwodzie donieckim, połączona armia Rosjan i Połowców, która liczebnie przewyższała Mongołów, została całkowicie rozbita. Książęta trafiły do niewoli, zabito ich. Tym razem Mongołowie nie poszli dalej i po przeprowadzeniu zakrojonego na szeroką skalę wywiadu już w Europie, wrócili do siebie. Po śmierci Chinggis Khana Mongołowie trafili do państw europejskich. Ostatnim podbojem władcy za życia były tereny ludu Tangutów, z którym zaczął walczyć jeszcze przed kampanią w Chinach. Chinggis Khan starał się zbudować swój wielki ułus z języka tureckiego plemię w oparciu o relacje osobistej lojalności. Najwyższe stanowiska w imperium otrzymali ci, którzy znosili z Chinggis Khanem trudy wojny domowej i pomagali mu w budowie imperium. Gdy tylko było to możliwe, powierzał poważne sprawy swoim nukerom, ale nie pobratymcom. Znamienne, że rozdzielając stanowiska, okazał się bardzo skąpy względem swoich bliskich i aż do śmierci podejrzewał ich o nielojalność. Chinggis Khan ulepszył i przeniósł system ułusów do swojego imperium, a pod jego rządami wszystkie klany stały się ludem, tworząc wielkie państwo – Złotą Ordę. Posiadłości wszystkich władców, którzy nie należeli do Złotej Ordy, nie były ułusami, lecz użytkownikami. Wtedy klan rządzący zawarł z tym drugim umowę na przekazanie ziemi w zarząd. To samo tyczyło się dobrowolnie podporządkowujących się władców lokalnych. W ramach Wielkiego Ułusa w epoce Chinggis Khana stali się zięciami klanu rządzącego. Umowy zawierano z każdym podporządkowanym klanem, bez względu na kulturę czy religię. Kto do mnie przychodzi, jest ze mną, kto odchodzi, jest przeciwko mnie, pisał wielki Chinggis Khan do teoistycznego mędrca Chang Huna. Wszystko to sprawiło, że mongolska doktryna państwowa była wówczas bardzo liberalna, wolna od tradycji etnicznych i religijnych, pozwalając spadkobiercom Chinggis Khana rządzić przez następne 300 lat.
Ze wszystkich tajemnic dotyczących Chinggis Khana chyba najsłynniejszą stanowi ta na temat jego śmierci. Tradycyjne przekazy mówią, że zmarł on w 1227 roku z powodu obrażeń spowodowanych przez upadek z konia, ale inne źródła wymieniają różne inne przyczyny, od malarii po kontuzję kolana. Najbardziej niezwykłą wersję przedstawiają kroniki tatarskie, według których Chinggis Khana zabiła władczyni Tangutów. Wylądowała ona w jego haremie i podczas nocy poślubnej poderżnęła gardło najeźdźcy, który brutalnie splądrował wcześniej jej ojczyznę. Ta wersja nie ma jednak potwierdzenia w dowodach. Po śmierci Chinggis Khana ostały się niezliczone bogactwa, które do dziś budzą ciekawość. Według historyków mówimy tu o 500 tonach złota i 3000 ton srebra kruszcowego, nie licząc innych kosztowności. Według legendy wielki zdobywca, przewidując swoją śmierć, przed ostatnią kampanią nakazał przetopić biżuterię i ukryć całe swoje bogactwo w 7 studniach. Niektóre rzeczy pozostały jednak w niezmienionej formie. Mówiono, że aż na kilka kilometrów ciągnęły się konwoje z końmi obładowanymi skarbami. Były tam m.in. niebieski diament usunięty z czoła bogini Shiwy, złoty samorodek ważący 78 kg, złota kolczuga czy złoty hełm należący do Chinggis Khana, a także złote siodła i zbroje, złota jurta i tron. Kilka lat temu magazyn Time przeprowadził badanie, na podstawie którego powstała lista 10 najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi wszechczasów. Autorzy porównali majątki, jakie posiadały znane osobistości, biorąc pod uwagę okres, w którym żyły, a także istniejące wówczas systemy gospodarcze. Tak okazało się, że Bill Gates, uważany za jednego z najbogatszych żyjących ludzi, nieznacznie tylko wyprzedza Chinggis Khana. Umierając, władca robił jednak co w jego mocy, by swoje miejsce spoczynku wraz z niezliczonymi skarbami zachować w tajemnicy. Chociaż dzisiaj nie można już dokładnie stwierdzić, ile osób zginęło podczas podbojów mongolskich, wielu historyków uważa, że było to około 40 milionów. Spisy przeprowadzane w średniowieczu pokazują, że populacja samych Chin gwałtownie spadła o dziesiątki milionów właśnie podczas życia Chinggis Khana. Naukowcy obliczyli również, że około 3/4 populacji współczesnego Iranu zginęło podczas wojny z Imperium Chorezmijskim. W wyniku najazdu mongolskiego populacja całego świata zmniejszyła się aż o 11%, a to wątpliwe osiągnięcie nie może być raczej dla nikogo powodem do dumy. To wszystko na dziś. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, możecie polubić to wideo i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce.